murawy nie ma, bo teraz wszystko się robi od nowa. Nie podgrzewanie, rurki, wszystko. No, odsypywanie piachu. Później trawa będzie. A potem to już wyjdą oni, bo to dla nich piłkarze Termaliki Bruk Medniecieca, lokalnych bohaterów. Klub buduje nowy stadion. Już niedługo po tym boisku otoczonym polami kukurydzy będą biegać piłkarze, których mieszkańcy Niecieczy, niewielkiej podtarnowskiej wioski, do tej pory oglądali w telewizji. Wam jest przykro, jak tutaj w Polsce się mówi, że to ekstraklasa w kukurydzy? Nie. Nie, ja jestem dumny z tej rośliny. Co tam kukurydza? Cała wieś dumna jest z piłkarzy, którzy w maju wywalczyli historyczny awans do ekstraklasy. I to oni, a nie żadna Legia czy Wisła są tu gwiazdami. Wszyscy po prostu taka radość, wszędzie chodzili po Niecieczy i słychać było Bruk B, klub sportowy najlepszy, niby zaś, ale najlepsi. My są wioską pierwszą w świecie, można tak powiedzieć. I w tych słowach nie ma przesady. Niecieca to w końcu najmniejsza miejscowość w Europie, której klub piłkarski gra w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zagorzałych kibiców, tak zwanych ultrasów, mają tu może niewielu. Ilu was jest? Nie wiem, ze 100, może więcej. Ale nie tak łatwo ich przekrzyczeć. 1-9! 2-2! Bruk B! Niecieca! Nasz KS, nasz KS, nasz KS! Nasz KS, nasz KS, nasz KS, nasz KS, nasz KS, nasz KS, nasz KS! Taka łatwo do nauczenia. Tak. Te okrzyki w Niecieczy rozlegną się dopiero jesienią. Na razie tymczasowym domem Termaliki będzie oddalony o 50 km na wschód Mielec, ale wieś na start ligi i już się szykuje. Czy jest pan gotowy? Gotowy? No. Ja jestem gotowy stale. Na co? Na co? Na wszystko. Na życie i na śmierć. Ojej, to poważnie pan idzie. A ja o ekstraklasę pytam w Niecieczy. O ekstraklasę? No. No to bardzo mnie to cieszy. Szykują się też główni sprawcy tego zamieszania. No jeszcze nie ma stresu. Stres na pewno zacznie się niedługo przed kolejką pierwszą. Podobno jak przystało na zawodników klubu, którego właściciel produkuje kostkę brukową, twardo stąpają po ziemi. Bardzo skromne chłopaki po meczu podejdą, przywitają się. To już wybrane z katalogu samochody, czy jeszcze nie? Trochę dziwne pytania pan zadaje, powiem szczerze. Tam jakieś fryzury, samochody i odzież to nie odgrywa tak, aż tak ważnej roli, tak? To co skromni jesteście? Myślę, że nie trzeba dużo mówić, a dużo robić. Na razie oczekiwania kibiców nie są być może wygórowane. No żeby się przynajmniej utrzymać na dłuższy dystans, a nie tylko jeden rok. Ale marzeniami sięgają już gwiazd. Nie tylko wygrać z Legią Warszawa, ale żeby przyjechał River Pool i pokazać, że da się w tej małej miejscowości coś takiego zrobić i rozegrać taki mecz. Z Niecieczy Jonasz Jasnorzewski, Onet.